Dzień dobry moi kochani, witam Was Aleksandra Muza. Mam nadzieję, że inspiruję Was do otworzenia Waszych umysłów i serc na pozytywne zmiany. I dzisiaj moje ostatnie dni pięciomiesięcznego urlopu spędzam sobie nad jeziorkiem. I postanowiłam zrobić Wam nagranie z tapetą, z żywą tapetą w tle. Dzisiaj temat, dlaczego pary się do siebie upodabniają. I opowiem Wam taką też historię z mojego życia, bo oczywiście no często dużo tematów przerabiamy na sobie, nie? I stąd zdobywamy to doświadczenie i tę mądrość życiową. I jestem w trakcie procesu poznawania się z pewnym panem. No i już jakiś czas temu, w sumie parę miesięcy temu, dość szybko zauważyłam, że on mnie kopiuje. I zwróciłam mu na to uwagę i się zapytałam, dlaczego on tak robi, bo w wielu kwestiach to się pojawiło. Na co on stwierdził, że nie, wcale tak nie jest, ja tego tak nie widzę, jakby wyparł to i nie usłyszał w ogóle tej wiadomości, nie? No i w sumie temat powrócił po 3 miesiącach, kiedy on sam stwierdził, no tak, bo w sumie to ja ciebie tylko kopiuję i powtarzam, nie? I ja wcale nie jestem sobą. Ja mówię do niego, no przecież ja ci mówiłam to już parę miesięcy temu, ale najwidoczniej nie usłyszałeś. I mówię, powtarzam moje pytanie, dlaczego to robisz, nie? Pytanie jest otwarte i sam sobie na to odpowiedz. Natomiast ja też zauważyłam dosłownie wczoraj, że kopiuję pewien jego gest. No i teraz jakby cała epigeneza tego kopiowania. Pojawiła się między nami pewna kwestia, którą próbujemy rozwiązać i w odruchu takim bezwarunkowym uruchomił mi się mechanizm ucieczki. Więc powiedziałam, dobra, to ja nie chcę z takim partnerem się poznawać, odwracam się, wracam na Tindera i randkuję dalej. Ale sobie posiedziałam z tematem, mówię, aha, dobra, mój mechanizm ucieczki się uruchomił. Zobaczcie, tu się niewiasty nago kąpią. Uruchomił się mój mechanizm ucieczki. Wyłapałam ten moment i mówię, dobra, odwracam się, wracam do tematu, przyjrzę się tematowi i spojrzę w niego i puszczę w niego światło, nie? No i mój umysł, moja podświadomość, mój mechanizm bezwarunkowy nie zadziałał, tak? Bo zauważyłam świadomie ten swój mechanizm. No i co zrobił mój umysł podświadomy? Znalazł inny mechanizm. Ponieważ ta kwestia między nami się jeszcze nie rozwiązała, więc nadal jest jakaś, powiedzmy, dyskomfortowa sytuacja. No i mój mózg automatyczny wymyślił sobie, okej, to ja się przypodobam. No i mimo iż staram się gdzieś tam żyć świadomie i obserwować siebie, skupiać się na sobie, to i tak gdzieś mi wszedł taki mechanizm, że ja zaczęłam kopiować jakiś tam jego gest dłoni. To był konkretnie gest dłoni. No i sobie mówię, o kurde, coś tutaj weszło. Jakiś automat mi się włączył, nie? No i sobie posiedziałam z tym tematem, no i o co chodzi? No i odpowiedź jest taka, dlaczego pary się do siebie upodabniają? Z pozoru wśród takich par wygląda na to, że wszystko jest okej, że niby takie małżeństwo, spokojnie, harmonia, oni wyglądają tak samo, ruszają się tak samo, ubierają się tak samo, tak naprawdę w podszewce to po prostu, wiecie, zgniłe ziemniaki tam się gotują, nie? Bo nie ma polaryzacji, nie ma radości życia, nie ma po prostu błysku w oku. Więc to są nasze mechanizmy automatyczne, które sprawiają, że okej, nie możemy się dogadać na jakimś poziomie, na poziomie komunikacji werbalnej, to dogadamy się tutaj przez taki nasz mechanizm, abyśmy nawzajem się nie odrzucili. I ustawienia Hellingera bardzo dużo o tym mówią i to też wyjaśniają, tak, że mamy w sobie tak dużą potrzebę przynależności do grupy, przynależności do drugiego człowieka, do rodziny, że po prostu przekraczamy siebie. I nasze mechanizmy automatyczne, które mamy w swojej podświadomości, stosują nam takie wytrychy, żebyśmy nie zostali odrzuceni. Aha, bo w jakiejś kwestii nie mogę się z nim czy z nią dogadać, to aby mnie nie odrzuciła, czy żeby mnie nie odrzucił, to ja zastosuję tutaj mechanizm podobieństwa. No i w ten sposób zaczynamy
odchodzić od siebie, tak? No bo ten mój pan, z którym się poznaję, stwierdził, że on nie jest sobą, nie? I on się z tym w szale dobrze nie czuje, że on mnie tylko kopiuje i on spełnia tylko moje zachcianki, nie? Ale on to robi sam na własne życzenie. Ja go do tego nie zmuszam, ani mu tego nie kazałam, tylko on sam zaobserwował to w sobie, tak? I po tych paru miesiącach funkcjonowania sobie w tym schemacie, on stwierdził, że jest mu po prostu niewygodnie. Także moi kochani, świadomość jest kluczem do wszystkiego. Samoobserwacja siebie i skupienie się na sobie daje nam odpowiedzi na wszystko. A tak naprawdę temat, na który trzeba spojrzeć, który gdzieś tam u nas się pojawił, no też spowodował jakiś tam dyskomfort, chyba bardziej u niego niż u mnie. Ale wiecie co? Żaden problem nie jest problemem, jeśli się od niego nie ucieka, jeśli nie robi się z niego dramatu, tylko się świadomie, uważnie i spokojnie podejdzie do tematu, przegada, przemyśli, to wtedy można po prostu wspólnie góry przenosić. No, ale oczywiście też jakby tutaj kluczowa jest świadomość, samoświadomość, uważność i z miłością do każdego tematu. Także taka tapeta dzisiaj w tle. Ja spróbuję odwrócić jeszcze kamerę. Całuję Was. Jeśli potrzebujecie jakiegokolwiek mentoringu w jakimkolwiek temacie, to zapraszam do Aleksandry, która Was zainspiruje. Całuski. No, stop. Nie chce mi się telefon wyłączyć, a to ciekawe.